Kiszczem prowadzi Andrzej, Tadeusz i Piotr. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Pana Janusza Onyszkiewicza i zapraszam do dzwonienia do naszego studia, a teraz konkretnie z niedawnym ministrem obrony narodowej, dzisiaj posłem na Sejm drugiej kadencji, wiceszefem Komisji Obrony Narodowej w tym Sejmie. Janusza Onyszkiewicza pamiętamy w życiu publicznym przynajmniej od lat kilkunastu, przynajmniej od roku 80, kiedy to dał się poznać jako założyciel najpierw tak zwanego dziewięcioliterowca, czyli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Nauki i Oświaty. Następnie już w Mazowsze, w regionie Mazowsze, rzecznik prasowy, członek Solidarności, przez 10 lat tej Solidarności w podziemiu rzecznik. Janusz Onyszkiewicz w roku 89 po okrągłym stole, matematyk, nie pamiętam, czy zdążałem to powiedzieć, został powołany na stanowisko wiceszefa obrony narodowej, wiceministra obrony narodowej, jeszcze przy generale pamiętającym czasy komunistyczne przy Florianie Siwickim, czyli należał do grona tych dwóch dżentelmenów. Drugi dżentelmen objął wówczas Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, którzy mieli te ponure resorty wprowadzać do Europy. No i moje pierwsze pytanie do pana ministra. Jakie to kompetencje matematyka i członka podziemia, poza znanymi związkami z marszałkiem Piłsudskim, sprawiły, że panu właśnie powierzono tak odpowiedzialne zadanie? Chciałbym powiedzieć, że w Solidarności myśmy, budując naszą strategię działania jeszcze w latach 80., mieli na uwadze taką zasadę, żeby jakby trzymać się z daleka od dwóch przynajmniej resortów, to znaczy od resortu obrony narodowej i od resortu spraw wewnętrznych. Chodziło o to, aby nie wystawiać się na zarzut, że próbujemy podminować te instytucje, że szykujemy przewrót, żeby także nie alarmować jakby także i Sowietów, nie alarmować Moskwy. No z tym trzymaniem się z dala od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nam źle wychodziło, bo ono się trzymało bardzo blisko nas. I dzięki temu myśmy nawet mogli zorientować się, jak to ministerstwo działa. Natomiast Ministerstwo Obrony Narodowej pozostało absolutną czarną skrzynką. Nikt nie wiedział, jak właściwie to wszystko funkcjonuje i zresztą to nie była kwestia tylko wyłącznie naszego specyficznego usytuowania na tej scenie politycznej, ale w ogóle w państwach komunistycznych cywile właściwie dostępu do informacji wojskowych nie mieli. Ja tu chciałbym przywołać taką historię cytowaną przez głównego negocjatora amerykańskiego na rozmowach rozbrojeniowych generała Rowney, który opisywał taką oto scenę, że kiedy w czasie tych rozmów jeden z ekspertów amerykańskich zaczął podawać rozmaite dane dotyczące potencjału wojskowego sowieckiego, to sowiecki szef delegacji przerwał mu i poprosił o wyjście z sali cywilnych członków sowieckiej delegacji, dlatego że oni nie mieli prawa tych rzeczy znać. W związku z tym to była rzecz kompletnie zamknięta i to Ministerstwo Obrony Narodowej było czarną skrzynką dla wszystkich. I moje kompetencje w związku z tym były równie małe jak każdego innego, ale ktoś tam musiał wejść. 20 79 11 20 57 53. Czekamy na Państwa telefony. Minęły 4 lata. Był Pan dwukrotnie w resorcie bardzo blisko. Nadal jest Pan niedaleko, bo w Komisji Obronności. Czy ta czarna skrzynka jest już dla Pana nieco jaśniejsza? Czy może nam Pan powiedzieć, czy wszystko w wojsku jest w porządku? No, to z całą pewnością nie, chyba nie ma takich instytucji w ogóle faktycznie istniejącej, w której wszystko byłoby w porządku. Natomiast myślę, że w wojsku zmieniło się od tamtego czasu ogromnie wiele. Zmieniło się i jeśli chodzi o profil wojska, i jeśli chodzi o, bo ja wiem, orientację, o tradycję wojska, a także jeśli chodzi o jego rozlokowanie chociażby. Doktryna wojskowa. Co to jest takiego i na czym polega jej zmiana, która podobno dokonała się w ciągu minionych 4 lat? Doktryna wojenna według wszystkich, jak powiem, definicji jest to po prostu ogół przyjętych w danym państwie poglądów na sposoby prowadzenia wojny.
przyszłej. W związku z tym doktryna jest zawsze, nie, chociaż rzadko kiedy bywa ujmowana w postaci jakiegoś dokumentu. Zresztą nie może być ujęta w postaci jednolitego dokumentu, dlatego że na przykład niesłychanie ważną częścią tej doktryny są plany operacyjne wojskowe, które są najbardziej tajną częścią w ogóle takiej koncepcji. W związku z tym bardzo często się mówi tylko o takich założeniach polityki obronnej państwa i one oczywiście się zmieniły bardzo gruntownie. Przede wszystkim w tej chwili mamy własną politykę obronną. Przedtem ta polityka obronna była dyktowana potrzebami Układu Warszawskiego i była dyktowana z Moskwy. A czy mamy własną armię? Pamiętam, że do roku 1989 mówiło się, że jesteśmy fragmentem wielkiej armii sojuszu, gdzie, o ile pamiętam, siły morskie i lotnicze były polskie, były uważane za dobre, a wszystkie inne jako uzupełniające. Czy w tej chwili można powiedzieć, że nasza armia jest już samowystarczalna i jest w stanie bronić naszych granic? Nasza armia oczywiście nie byłaby w stanie przeciwstawić się zagrożeniu, gdyby ono się pojawiło ze strony jakiegoś potężnego bardzo państwa. No, gdyby rozważać bardzo hipotetyczny wariant zagrożenia na przykład ze strony Rosji, czy też wspólnoty niepodległych państw i struktury wojskowej, to oczywiście o własnych siłach nie bylibyśmy w stanie tego zrobić, ale rola przecież wojska to nie wyłącznie zagwarantowanie bezpieczeństwa, dlatego że rzadko która armia jest w stanie to zrobić, ale jest podniesienie stawki, o którą gra się toczy, na tak wysoki stopień, żeby jakby zniechęcić potencjalnego agresora, a jeżeli już do agresji dojdzie, żeby dać pewien czas na rozmaite działania polityczne, które mogą na przykład przynieść nowych sojuszników albo spowodować zahamowanie działań wojennych. 20 79 11, 20 57 53. Witamy pierwszego telewidza. Bardzo prosimy o zadanie. Dzień dobry. Halo? Halo, słyszymy pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja miałem pytanie do pana Onyszkiewicza, bardzo interesujące jako Polaka. Mianowicie idzie mi o to, czy Zachód, który jest zobligowany niejako z racji takiej, że nam nieczęsto rękę podawał, czy tym razem dojdzie do przezbrojenia armii polskiej nieodpłatnie przez Zachód, który no, tak jak powiedziałem, nie tylko to z grzeczności czystej, ale to jest jakaś oczywista powinność dla mnie. Ale zaznaczam, że nieodpłatnie. Tak, żeby Polska mogła stanąć na drogi, żeby mogła poświęcić fundusze na inne sprawy, a to jest w interesie również i Zachodu, żeby ta armia nasza była właśnie w ten nowoczesny sprzęt wyposażona. Mamy szansę nieodpłatnie dostać sprzęt. Ja bym chciał zacząć od tego, że wdzięczność jest kategorią w polityce, która jest bardzo trudna do wykorzystania. Na ogół w polityce chodzi o interesy. Na szczęście, jak się wydaje, w interesie Zachodu leży także i to, żeby polska armia była silna i żeby polska armia była armią jakby sprzymierzoną z armiami zachodnimi. Stąd zresztą perspektywa naszego członkostwa w NATO. Czy to się może przejawiać też w postaci przekazywania sprzętu? Myślę, że tak. Tego rodzaju praktyki są w ramach państw natowskich stosowane, chociaż trzeba powiedzieć dosyć szczerze, że dotyczy to raczej sprzętu nie tego najnowocześniejszego, tylko sprzętu, który już z tych najlepiej wyposażonych armii raczej schodzi, ewentualnie wykracza poza limity, które są tym armiom przyznane. Ale myślę, że można by było na coś takiego liczyć, chociaż nie będzie to rzecz prędka. No to dotknijmy sprawy sprzętu, a raczej jakości wyposażenia naszego wojska. Czy to, czym w tej chwili dysponujemy jako arsenałem, jest interesujące dla NATO, mogłoby być interesujące dla NATO, czy po prostu NATO chce takiego sojusznika z takim uzbrojeniem? Słyszałem, że na przykład część nowoczesnego naszego sprzętu to jest sprzęt związany z poprzednią doktryną, a już do nowej doktryny niedostosowalny. Czy to prawda? Nie, to nie jest prawda. To znaczy powiedziałbym, że ilości tego sprzętu istotnie były dostosowane do dawnej doktryny i może pewna jego część istotnie, ale to po prostu na przykład sprzęt transportowy, sprzęt kolejowy, sprzęt przeprawowy, co było wszystko związane z planowanym działaniem polskich sił zbrojnych daleko poza granicami kraju. W tej chwili oczywiście to się wszystko zmieniło. Myślę, że nasz sprzęt jeszcze w dalszym ciągu jest jakby wartościowy i stanowi poważną siłę bojową. Mówię jeszcze, bo jeżeli nie zasili się wojska środkami, to ten sprzęt po prostu wkrótce się zużyje. 20 79 11, 20 57 53. Kolejne pytanie. Dzień dobry. Dzień dobry.
Halo? Halo? Halo, słyszymy, dzień dobry. Ja chciałem zapytać pana Onyszkiewicza odnośnie cywilów w MON-ie. Pan Wałęsa wziął sobie kołodziejczyka. No wiemy, że jest wychowanek Sowietów. Jak to jest z nami dzisiaj? Proszę o odpowiedź. Sądzę, że fakt, że ktoś kończy uczelnię w Związku Radzieckim, czy też w Związku Sowieckim, jeszcze nie musi przesądzać o tym, kim on jest naprawdę. Chciałbym tutaj przywołać nasze doświadczenia z lat po I wojnie światowej, kiedy to Wojsko Polskie tworzyli oficerowie, którzy służyli w armiach rosyjskiej, niemieckiej, austriackiej. Generał Anders w końcu to też oficer rosyjski. W związku z tym pewne doświadczenia tutaj wskazywałyby na to, że trzeba zachować ostrożność z takimi łatwymi jakby wnioskami. Jak ktoś kończył tam uczelnię na przykład, to naprawdę już w związku z tym nie można mu ufać. Sądzę, że to byłoby to byłoby wysoce niewłaściwe. Tak, ale pytanie jest może o co innego. Ale pytanie jest pewnie również o cywilną kontrolę nad wojskami, nad wojskiem. To jest, jeśli się nie mylę, jeden z warunków również wstąpienia do NATO. Czy w związku z tym po szeregowcu Onyszkiewiczu, nie zdążyłem tego faktu powiedzieć, który właśnie sprawował cywilną kontrolę nad wojskami, jednak wiceadmirał w tej szarży nie deprecjonuje naszych możliwości wejścia do NATO? Ma pan zupełną rację, że cywilna kontrola nad wojskiem to nie to, że jeden z głównych warunków, to po prostu główny warunek. I jest ona traktowana tam bardzo rygorystycznie i nie w sposób formalny. Czy tego rodzaju krok, jak mianowanie pana Kołodziejczyka ministrem, musi oznaczać przekreślenie tej cywilnej kontroli? Sądzę, że nie. Po pierwsze, pan admirał Kołodziejczyk już od półtora roku był w stanie spoczynku. Nie jest w związku z tym człowiekiem, który przychodzi ze służby czynnej. Poza tym to jeszcze samo w sobie nie musi jakby o wszystkim rozstrzygać. O tym rozstrzyga struktura i sposób funkcjonowania ministerstwa, które zostało ukształtowane w wyniku tych reform, które ostatnio zostały tam wprowadzone jako organ cywilny. No i mam nadzieję, że te zmiany, które pan minister Kołodziejczyk zapowiada, tej właśnie zasady cywilnej kontroli nie uniemożliwią, że struktury ministerstwa pozostaną takie, że będzie to funkcjonować jako cywilna. Czy pan zrobił wszystko, co był pan w stanie? Wiem, że pod koniec 1992 roku wydał pan rozkaz, w którym część kompetencji ministra obrony narodowej przekazał pan do sztabu generalnego i w ten sposób części możliwości sprawowania kontroli nad wojskiem, nad armią się pan wyrzekł. W tej chwili ta sytuacja podobno się pogłębia. Prawdą jest, że minister obrony narodowej był usytuowany nie tylko jako minister, polityk, członek rządu, ale jako głównodowodzący. I z tego tytułu on miał bezpośrednio podległych sobie zarówno dowódców okręgów wojskowych, jak i dowódców rodzajów sił zbrojnych, a więc marynarki wojennej i lotnictwa. To była struktura, która mogła funkcjonować wtedy, kiedy ministrem obrony narodowej był wojskowy, który mógł wykorzystywać te swoje uprawnienia do dowodzenia wojskiem bezpośrednio. W sytuacji, kiedy się pojawiła osoba cywilna, trzeba było to uporządkować i ulokować całkiem inaczej szefa sztabu generalnego jako głównego dowodzącego. Przy pomocy jakiego instrumentu w takim razie minister cywilny rządzi wojskiem? Otóż minister w dalszym ciągu ma pełną władzę rozkazodawczą, także w stosunku do szefa sztabu generalnego. Minister nie musi mu wydawać poleceń służbowych, może mu nawet wydać rozkaz. I sądzę, że to musi zostać utrzymane, bo tak to jest na całym świecie. Minister obrony narodowej ma prawo rozkazywania siłom zbrojnym. Wrócimy do tematu. Państwo macie głos. Halo? Halo? Halo, dzień dobry, słyszymy. Halo? Halo, dzień dobry, słyszymy pana. Dzień dobry. Pozwolę sobie powiedzieć, zapytać, jeśli wolno, czy w końcu Polska należy militarnie i gospodarczo do Zachodu, czy nie? To krótkie pytanie, ale niestety nie mogę na to udzielić krótkiej odpowiedzi. Polska w tym sensie gospodarczo należy do Zachodu, że zdecydowana większość naszych kontaktów handlowych, gospodarczych, to są kontakty z Zachodem. Myśmy się przesterowali, to jest właśnie powód do wielkiej jakby dumy, bo prędko żeśmy to zrobili z stosunków gospodarczych ze Wschodem na stosunki gospodarcze ze Wspólnotą Europejską i innymi krajami. Czy my militarnie należymy do Zachodu? Otóż ja tutaj powiem coś, co może wszystkich zadziwić, ale ja sądzę, że właściwie tak. W jakim oto sensie? Otóż w takim sensie, że
bezpieczeństwo Polski leży w żywotnym interesie Zachodu. I to jest potwierdzane wielokrotnie, ostatnio zostało potwierdzone przez prezydenta Clintona i w związku z tym możemy mieć to przekonanie, że jeżeli Polska by stanęła w obliczu wielkiego zagrożenia, to NATO, państwa Zachodu, nie pozostałyby obojętne, zresztą także i w dobrze zrozumianym własnym interesie. Dziękuję. Pana, ja mam takie pytanie. Czy pan nie dostrzega pełnych analogii między partnerstwem dla pokoju a układem jałtańskim? Przecież wtedy też został zawarty układ dla pokoju w zasadzie. Oddano Polskę i kraje Europy Środkowo-Wschodniej Stalinowi do dyspozycji w zasadzie, żeby zachować spokój i mieć czas na spokojny rozwój Zachodu. Ja bym zgodził się, gdyby partnerstwo dla pokoju było jedynym krokiem, jaki tutaj został zrobiony i gdyby jemu towarzyszyło na przykład stwierdzenie braku zainteresowania Zachodu naszym bezpieczeństwem i naszą perspektywą wejścia do NATO. Tak jednak nie jest. Sądzę, że proces wchodzenia do NATO będzie procesem długim, bo to będzie wymagało ogromnych dostosowawczych działań z naszej strony i w związku z tym nie może o tym być mowy w najbliższym czasie. Natomiast co jest istotne, to to, że ta perspektywa została potwierdzona. Jednak przypomnę to, o czym mówił pan prezydent Clinton w Pradze, kiedy powiedział, że nie jest kwestią, czy NATO się rozszerzy, jest tylko kwestią jak i kiedy, a więc sprawa rozszerzenia NATO jest przesądzona. Rozszerzenie musi w pierwszym ruchu oczywiście objąć Polskę. I drugie, to kwestia właśnie poczucia na Zachodzie, że bezpieczeństwo Polski jest z ich bezpieczeństwem silnie związane. I to poczucie jest bardzo jasno i dobitnie wyrażane przez na przykład Niemców, przez pana Volkera Rüche, który powiedział, że to, że Polska powinna być w NATO, leży w żywotnym interesie bezpieczeństwa Niemiec. A teraz konkretnie, czy pan w to po prostu wierzy? Czy pan wierzy w to, że za pańskiego życia nasz kraj będzie w NATO i że to odbędzie się za pokojowym przyzwoleniem Rosji, która już wypowiedziała się na ten temat w sposób, no powiedzmy, wstrzemięźliwy, jeśli nie kategorycznie przeciwny. Ja jestem głęboko przekonany, że to jeszcze się stanie w ogóle w tej dekadzie. A więc nie wiem, czy za mojego życia, ale w każdym razie niedługo. Jeśli natomiast chodzi o to, czy to się stanie za przyzwoleniem Rosji, to sądzę, że nie. Chyba, żeby w Rosji zwyciężyły jednak bardzo racjonalne i takie zorientowane na współpracę z Zachodem poglądy, które zresztą są werbalnie wyrażane przez rozmaitych polityków rosyjskich, ale za którymi jakoś nie idą czyny, mianowicie poglądy, że NATO to nie jest sojusz agresywny, tylko to jest sojusz, z którym Rosja chce utrzymywać stosunki partnerskie i który w przyszłości chce widzieć jako swojego sojusznika i w związku z tym nie widzi Rosja żadnego ze strony NATO zagrożenia. Kolejne pytanie. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Chciałbym rozpocząć może swoją wypowiedź od takiego tekstu, że dżentelmeni o pieniądzach nie mówią, ale niewątpliwie o obliczu armii decyduje kadra zawodowa. Chciałem zapytać, jak pan ocenia warunki materialne tej kadry? Może zechciałby pan powiedzieć, od czego zależą płace tej kadry przy niewątpliwie takich, a nie innych możliwościach budżetu naszego kraju? Dziękuję. Chciałbym powiedzieć, że oczywiście służba wojskowa jest służbą bardzo ciężką. Jest służbą, w której jest się w pełni dyspozycyjnym. Można po prostu dostać polecenie, żeby zmienić miejsce zamieszkania. Już nie mówiąc o tym, że nie ma żadnych nadgodzin. I już w ogóle nie mówiąc o tym, że w tej służbie stopień ryzyka, nawet w czasach pokojowych, jest znacznie większy niż w całym szeregu innych zawodów. I w związku z tym ona musi być dobrze wynagradzana. I sądzę, że ona jak na nasze warunki jest wynagradzana no na tyle, na ile nas stać. Sądzę, że tutaj podwyższenie tych wynagrodzeń w porównaniu do wynagrodzeń innych byłoby szalenie trudne. Natomiast jest tutaj kwestia nie tylko wynagrodzeń dla kadry, ale jest kwestia środków dla wojska. Środków, które w tej chwili są po prostu no przejadane, bo nie ma, jakby już nie starcza na nic innego. I to jest bardzo ważne pytanie o budżet. Czy budżet konstruowany przez samą armię, a tak się to odbywa, i następnie proponowany komisji, w której pan w tej chwili zasiada, sejmowej, jest budżetem prawidłowo budowanym, czy nie należałoby tych 2,5%, niedużo to, przeznaczonego na wojska z budżetu narodowego, w sposób efektywniejszy rozgospodarowywać?
Jedno sprostowanie. Budżet nie jest, że powiem, konstruowany przez armię, chociaż oczywiście sztab generalny i struktury wojskowe mają tutaj ogromnie wiele do powiedzenia. Budżet jest przede wszystkim jakby sygnowany podpisem ministra, ale właściwie propozycja budżetu. Później jest to decyzja już rządu, który przycina, tak powiem, potrzeby poszczególnych resortów do możliwości po prostu Skarbu Państwa. Ale w końcu budżet to jest dzieło Sejmu. W tej chwili ten budżet jest w Sejmie. Będziemy się starali szukać środków, aby trochę jednak zasilić dodatkowo Ministerstwo Obrony Narodowej. Czy znajdziemy? Nie wiem. Kolejne pytanie. Pytanie dotyczy moje z kolei także funduszy i pieniędzy. Czy stać nas na to, żeby w doraźnych siłach zbrojnych ONZ mieć swój kontyngent? Też może krótkie wyjaśnienie. Chodziłoby zapewne po prostu o jakiś nasz udział w tych siłach zbrojnych, które miałyby służyć do działań pokojowych. Dlatego, że o innych działaniach trudno mówić, jako że po prostu nie jesteśmy w NATO, ani w żadnym innym sojuszu wojskowym. Jedynym politycznym parasolem, pod którym taka jednostka mogłaby funkcjonować, to albo parasol ONZ-u, albo KBWE, a więc jednak działania pokojowe. Czy nas stać na to? Musi być nas stać na to, inaczej po prostu nie będziemy wiarygodnym partnerem. Konkretne pytanie od wojskowego tym razem. Prosimy. Dzień dobry, kapitan. Dzień dobry. Proszę pana, mam pytanie następujące. Mówi pan o tym, że minister obrony narodowej, cywil, będzie miał prawo wydawać rozkazy, a nawet podejrzewam, że i zmieniać decyzje wojskowe. Czy nie widziałby pan w tym zagrożenia takiego jak w armii rosyjskiej w początkowych fazach konfliktu z Hitlerem? Przecież poprzez właśnie takie decyzje komisarzy armia rosyjska ponosiła potężne straty. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie. Mówi się teraz o fonie, bardzo dużo się o tym pisze. Moja jednostka potężne sumy przekazuje do Urzędu Miasta, choćby z tytułu podatku. Podejrzewam, że w skali wojska podejrzewam, że biliony. Bo moja jednostka w granicach miliarda płaci. I to jest rzecz moim zdaniem zastanawiająca i na szczeblu Sejmu należałoby o tym pomyśleć. Dziękujemy bardzo. Pierwsza kwestia. Otóż ja powiedziałem, że minister ma i powinien zatrzymać uprawnienia do wydawania rozkazów. Ale nie chcę przez to powiedzieć, że każdy pracownik cywilny w wojsku tego rodzaju uprawnienia powinien w jakimś tam stopniu posiadać. Te uprawnienia powinien posiadać minister, bo nie można sobie wyobrazić takiej sytuacji, że na przykład jest kwestia mobilizacji wojska, prawda, i minister wydaje polecenie służbowe szefowi sztabu, a szef sztabu mówi, no przepraszam najmocniej, ale ja mam wątpliwości, ja to rozważę, prawda, i w związku z tym dostanie tylko naganę służbową za niewykonanie polecenia. To po prostu jest wykluczone i zresztą nigdzie na świecie tak nie jest. Tam po prostu struktury cywilne mają prawo wydawania rozkazów, ale rozkazów szefowi sztabu po prostu, a nie gdzieś tam na dole i w sprawach ważnych, a nie w sprawach tego, czy trzeba stanąć na baczność, czy trzeba zrobić padni i powstań. Wojsko na co dzień to nie tylko obrona, wojsko na co dzień to życie, gospodarka, obowiązkowa służba wojskowa. Pan minister tej obowiązkowej służby nie odbywał, ja też nie, jesteśmy obydwaj szeregowcami. Czy starał się pan sprawdzić, jaka jest dola rekruta, tego rekruta, którego ostatnio na przykład opisał Falk w najnowszym filmie Samowolka, wręcz zabijanego w pewnych wypadkach. Czy takie wypadki się zdarzają? Czy to można kontrolować? I jak wyglądamy tutaj na tle innych światowych armii, które też pewnie swoje jakieś rygory i choroby mają? Tego rodzaju wypadków, tak drastycznych, jak to opisane w filmie, nie odnotowaliśmy, chociaż jest dobrym prawem artysty, żeby takie sytuacje stwarzać i jakby wyjaskrawiać aż do tego stopnia. Natomiast problem oczywiście istnieje, chociaż wydaje się, że on w tej chwili zaczyna słabnąć. Jest to problem dominacji tych żołnierzy, którzy już mają pewien staż w wojsku, nad tymi, którzy przychodzą tam na nowo i którzy muszą jakby uznać ich wyższość i nawet wręcz po prostu im się podporządkowywać, czasami niemalże na niewolniczej zasadzie. To o tyle się zmienia, że ta humanizacja całych stosunków w wojsku, nad którą czuwał i czuwa dalej Departament Wychowania, tym zajmował się pan minister Komorowski, ona się posuwa. Poza tym na to wpłynęło także i to, że wtedy, kiedy był okres dwuletniej służby, to był klarowny podział. Pierwszy rok
to byli ci młodzi, natomiast ten drugi rok to byli ci starzy, którzy nad tymi młodymi dominowali. W sytuacji, kiedy jest układ już półtora roczny, to się troszkę zaczyna zamazywać. A jeżeli dokonamy dalszej zmiany, mianowicie takiej, że w danej jednostce będą służyć tylko ludzie z jednego poboru, będzie taka jednolitość wcieleń, że tak powiem, to nie będzie tego styku pomiędzy, że użyję tego terminu starym wojskiem i młodym wojskiem i wobec tego te sprawy może zaczną zanikać. Ale ta brutalizacja działań jakichś stosunków wewnętrznych nie jest jakby rzeczą wyjątkową dla polskiej armii. Ona właściwie wszędzie zachodzi, chociaż to się rozmaicie przejawia. Panu ministrowi udało się uniknąć obowiązkowej służby wojskowej, mnie też. Cieszymy się z tego, zyskaliśmy przynajmniej kilkanaście miesięcy młodego życia. Co pan myśli o tych, którzy za wszelką cenę starają się tej służby uniknąć? Co pan myśli o prawie ludzi do pacyfizmu i do niesłużenia wojsku? Ja im to prawo przyznaję, zresztą ja tutaj nie mam jakby co specjalnie się deklarować. To jest zagwarantowane rozmaitymi aktami prawnymi. Problem jest po prostu tylko taki, czy każdy, który zadeklaruje, że ze względu na przekonania nie chce służyć w wojsku, czy powinien być z tej służby zwolniony, czy nie. Tu się wydaje, że tak długo, jak długo jest jakby konstytucyjny wymóg, jednak ten obowiązek służenia w wojsku, tak długo sama taka deklaracja chyba nie powinna wystarczyć. Chyba tutaj trzeba by było wprowadzić jakieś lepsze nieco systemy weryfikacyjne. A co ze studentami, co ze studentami szkół artystycznych, którzy kiedyś byli z tego obowiązku zwolnieni? Czy powinny być tu ulgi? No ja myślę, że tutaj można by było, no skoro są zwolnieni studenci klerycy, to można by było tutaj też na tego rodzaju krok się zdecydować, bo to przecież dotyczyło bardzo niewielkiej grupy osób. Natomiast jeśli chodzi o szkolenie wojskowe osób po studiach, to myślę, że żadna armia, która opiera się na poborze, nie może z tak bardzo wartościowych ludzi rezygnować. Państwo macie głos. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, chciałem się spytać, jak pan widzi powstanie Gwardii Narodowej na bazie jednostek nadwiślańskich? Jeżeli by powstały, komu ewentualnie miałyby być podporządkowane? Jeżeli nie, co dalej, jaka przyszłość jest wojsk nadwiślańskich? Wiem, że swego czasu pan się odrzekał podporządkowanie tych wojsk pod resort Ministerstwa Obrony Narodowej. Dziękuję bardzo. Tak, istotnie. Ja nie bardzo chciałem zgodzić się na ponowne włączenie tych wojsk w skład resortu obrony narodowej z tego względu, że są pewne limity, które żeśmy zgłosili i w związku z tym, których trzeba się trzymać. Moglibyśmy wtedy te limity ilościowe, jeśli chodzi o ilość żołnierzy w Ministerstwie Obrony Narodowej, przekroczyć. Natomiast jeśli chodzi o podporządkowanie tych wojsk, to ja uważam, że one mogą być podporządkowane prezydentowi na takiej samej zasadzie, na jakiej podporządkowane mu są siły zbrojne. Prezydent może być ich zwierzchnikiem, ale realizować to zwierzchnictwo musi przez jednak organy rządowe, a więc albo przez ministra obrony, albo przez ministra spraw wewnętrznych. Jeśli zaś chodzi o to, czym ma być ta Gwardia Narodowa, to albo się zdecydujemy na takie funkcje parapolicyjne i w związku z tym zmienimy szkolenie, albo utrzymamy tą Gwardię Narodową mniej więcej w tego rodzaju charakterze, jaki mają jednostki nadwiślańskie, co oznaczałoby po prostu zmianę nazwy jakby tych jednostek, co może warto zrobić, bo ta nazwa jakby trochę się zużyła. Panie ministrze, wojsko to również departament wywiadu, kontrwywiadu. Tutaj niewątpliwie musi być pewna ciągłość. Czy może pan powiedzieć, że wie pan wszystko o działalności tych służb, szczególnie o zmianie, która zaszła między 89 a 90 rokiem? Czy też minister też nie wie wszystkiego? Czy wie pan, czego pan nie wie? No więc ja chyba wiem, czego nie wiem i zresztą niektóre rzeczy w sposób świadomy nie wiem. Mógłbym na przykład zażądać dostępu do listy współpracowników i nie ma żadnych możliwości prawnych, żeby mi tego odmówić, ale nigdy z tego nie korzystałem, bo po co mi ta wiadomość, poza jakąś taką czystą, bardzo taką dziecinną ciekawością. A wręcz przeciwnie, nawet ta wiadomość mogłaby mi utrudniać rozmaite zachowania. Czyli można powiedzieć, że kontrola cywilna nad wojskiem jest jednak całkowita, czyli minister cywilny może wiedzieć wszystko. Minister cywilny może wiedzieć wszystko, może wiedzieć wszystko premier, może wiedzieć wszystko prezydent.
To są takie osoby, które prezydent i premier mogą mieć wszystko w państwie, natomiast minister obrony robi wszystko, co jest w resorcie obrony. Natomiast czy jest pełna kontrola cywilna nad wywiadem? No więc w sensie właśnie tego rodzaju możliwości tak. Natomiast osób cywilnych w strukturach wywiadu i kontrwywiadu wojskowego jest jeszcze stosunkowo niewiele i zresztą myślę, że nigdy bardzo dużo ich nie będzie, dlatego że jest to dosyć specjalna służba. Czy one są nowe? Wywiad wojskowy sądzę, że uległ znacznym reorganizacjom i jest w zasadzie wywiadem nowym, chociaż pracuje tam bardzo wiele osób dawniejszych, natomiast gruntownej reorganizacji podległy służby kontrwywiadu. No, dowiedzieliśmy się mnóstwo, telefonów było też mnóstwo, nie wszyscy zdążyli się dodzwonić, czas nam się skończył. Dziękujemy panu Januszowi Noszkiewiczowi za wizytę w studio, a państwa zapraszam w przyszłym tygodniu, w sobotę 15.15, a teraz konkretnie z udziałem pani Małgorzaty Niezabitowskiej. Do zobaczenia za tydzień, a telefony, jak widać, ciągle dzwonią. Pan minister Halo, słucham, Onyszkiewicz. Może rozmawiać. Dzień dobry.